Proszę powiedzieć o tym swoim momencie wejścia do polskiej pedagogiki, zwłaszcza, że to był moment też przełomowy i jeśli chodzi o samą naukę, jak i oczywiście to, co działo się na uczelni na tym kierunku. To rzeczywiście był moment przełomowy, ponieważ po powstaniu Instytutu mogliśmy tworzyć studia stacjonarne. Dotychczas do 1973 roku prowadziliśmy tylko studia wieczorowe i zaoczne. Natomiast powstanie Instytutu pozwoliło nam na uruchomienie stacjonarnych studiów z zakresu pedagogii. Oczywiście w części była to kadra jeszcze wrocławska, bo WSP w Opolu powstało z przeniesienia tej uczelni tego do Opola. Ale równocześnie, kiedy zaczynałem, to była grupa młodych ludzi. Spotkałem się z bardzo sympatyczną atmosferą. W 1975 roku ogłoszono konkurs w Instytucie Pedagogiki. No to stanąłem do tego konkursu za namową mojego promotora pracy magisterskiej, profesora doktora Franciszka Marka, który potem był moim promotorem pracy doktorskiej oczywiście. I takich osób, które zaczynały pracę, było w tym czasie nas bardzo dużo. No i to jest to, że w tym klimacie takim, że no, trzeba pracować, że trzeba się rozwijać, że dyrektor Instytutu, profesor Musioł mówił, słuchajcie, najważniejsza jest wasza praca naukowa. To był rzeczywiście dla nas autorytet. No i profesor stwarzał nam taki klimat do tej rozwoju. I przez 20 lat byłem członkiem Komitetu Badań Polonijnych Imigracji w Polskiej Akademii Nauk. Więc tutaj, jeśli tylko ktoś miał pomysł, to znajdowały się pieniądze na współpracę. Panie profesorze, chciałem o jedno zapytać. Dla pana takie najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o samych studentów, bo oni na pana oczach też się zmieniali. Jak wyglądała ta pedagogika, że tak powiem, właśnie dawniej? Jeśli chodzi o te relacje były mniej takie oficjalne, jak one dzisiaj się stały, mniej formalne. To były w ogóle inne czasy, że ta i dostępność studenta, i te kontakty były troszeczkę inne. My też byliśmy młodsi dużo, stąd to też te relacje, ten kontakt, nie było takiego dystansu. Po drugie, było więcej form, które pozwalały na taką bezpośrednią ten kontakt ze studentem. Że ja, ponieważ takie tradycje działalności społecznej miałem, to naukowe koło pedagogów od razu dostałem pod opiekę i udało nam się rozwinąć, że to naukowe pedagogów otrzymało medal Komisji Edukacji Narodowej za swoją działalność, a to rzadko ministerstwo kołom przyznaje tego medale. Ja bardzo mile wspominam, kiedy spotykam studentów właśnie z tych początkowych lat, właśnie z tych innych kierunków nawet, to są to bardzo miłe wspomnienia i ci studenci awansowali, pracują w wielu miejscach bardzo ważnych, to znaczy, że do czego żeśmy ich w końcu przygotowali. Pedagogika przeszła różne koleje losu w ostatnich dziesięcioleciach. Jaka jest dzisiaj i jakie jest jej jutro? Ale właśnie może tak jedno dłuższe zdanie na temat tego jeszcze wczoraj. Powstał Instytut Pedagogiki, który w pewnym czasie, prawie po 20 latach, rozbił się na Instytut Studiów Edukacyjnych i Instytut Nauk Pedagogicznych. Wyodrębniły się też kierunki i instytuty późniejsze socjologii i psychologii. I tak się zdarzyło, że w 2018 roku zaczęliśmy łączenie pewnych rzeczy, oprócz psychologii po prostu. Obecny Instytut Nauk Pedagogicznych to kierunki nauczycielskie, wczesnoszkolne, to kierunki pedagogiczne, szczególnie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, to praca socjalna, kolejny kierunek, to jeszcze socjologia, która do nas dołączyła od 2 lat, i design, i komunikacja. Kiedy patrzę się na ostatnie 30 lat pracy Instytutu, to widać, proszę Państwa, że nasi studenci niestacjonarni to jest 25 tysięcy studentów. Nasi studenci dzienni to jest 8 tysięcy. Także widzimy taką znaczną przewagę studentów niestacjonarnych nad stacjonarnymi. Co to dawało? W praktyce powiem, że dawało to uczelni, jeszcze Wyższej Szkole Pedagogicznej, później Uniwersytetowi Polskiemu, znaczne pieniążki. Pewne rzeczy, które tutaj akurat patrzę się na nie, to zostały wybudowane za pieniądze pedagogiki. A jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, jesteśmy instytutem, który ma
kategorię B+, jeżeli chodzi o naukowość. To znaczy, że możemy prowadzić studia doktoranckie, mamy prawa habilitacyjne. Oczywiście są jeszcze inne uwarunkowania, ale my to możemy wszystko czynić i staramy się to, że w niedługim czasie będziemy to robić. Mamy także wszystkie akredytowane kierunki do 2025 roku, bo to tak na 6 lat dostaliśmy, 5-6 lat, zależy kto. Dostaliśmy, więc nauka na wysokim poziomie, to znaczy dydaktyka na dość wysokim poziomie, no a łączymy to także z nauką. No i właśnie ten 2018 rok przed pandemią mi przyszło akurat łączyć te wszystkie instytuty, no i powstała jakby staro-nowa jakość, tak? Ale to naprawdę ta zmiana to stworzyła nową jakość, bo mówię też i czasy, nawet i covidowe, i post-covidowe, i bardzo zmieniły naszą edukację. Sam system kształcenia. Zmieniło się także prawodawstwo dotykające i nauki, i dydaktyki. Dzisiaj mamy pracowników naukowych, mamy pracowników tylko dydaktycznych. Funkcjonowała przez 50 lat i myślę, że kolejne, nie wiem ile, bo tu to nie jest gdybanie, ale kilka, może dekad jeszcze będzie istniała. Pedagodzy są potrzebni, to jest zawód z przyszłością. Ludzie są coraz bardziej zagubieni w tym wszystkim. No i ktoś musi ich prowadzić po prostu na tej trudnej ścieżce życia, ale także i współżycia społecznego.